Druk numer 590. I ponownie Krzysztof Jakubowicz. Uwag do projektu miejscowego zagospodarowania przestrzennego obszaru Dunia Krakowskie. Uwag pierwszy. Na takim 7 zwierzchnia wnosi następujące uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Dunia Krakowskie. Punkt pierwszy. Wnioskujemy o zachowanie dotychczasowej linii zawodowej do tego Krakowie. Wymaga tego pana błonnik obca Kościuszki Dziana w stolicy Piłsudskiego. Ta pozbawiona zawodowa przestrzeń daje coś, co nazwać można by lubiańskim odtychem. Zgodna będzie też z uchwałą tradycją tego miejsca. Punkt 2. Wnioskujemy o wprowadzenie zapisów, które umożliwi lokalizację powłok pneumatycznych na terenie użytkowanym przez kluby sportowe, co umożliwiłoby korzystanie z zakrytych pojazdów bez względu na warunki pogodowe. Punkt 3. Wnioskujemy o wprowadzenie do zapisów planu uciśnień dotyczących zadanej strefy symboli. Chodzi o ten błąd, który jest pośrednio, proponuje następujący wpis. Pojedynczy symbol pogodowy, tak nie przekraczający istniejących dla granic krajobrazu. Szanowni Państwo, jakieś pytania Chciała was do 2,5 metra więcej wnioskowa. Może przepraszam. Nie, no to jest mało ścisłe. Panie przewodniczący, może zamiast użycia słowa gabaryty, to użyć słowa wymiarów skały papieskiej. Nie, no to nie będzie wierzył. No to użyć już konkretnie, jeżeli pan przewodniczący zna wymiary skały papieskiej, to może użyć konkretnych cyfr. Myśmy się z nauką nad tym pochylili, żeby się zastanawiali, że kształt słowa gabaryty jest właściwie fajny. No, to była matematyka w tej kwestii, jak Znaczy, rozumiem panie radny, że użycie słowa gabaryty będzie dla wszystkich jednoznaczne. Czy może budzić jakieś, powiedziałbym, możliwości interpretacyjne? Architekt twierdzi, że nie. To znaczy, tak naprawdę mówiąc, nikt nam nie każe rozwalać tej skały. Nie o to mi chodzi. To znaczy, słowo gabaryt jest wykorzystane w tym kraju na temat Krakowa. To tylko był nam przypadek wymiany po prostu. Taki proszę mnie dobrze zrozumieć. Natomiast gabaryt jest wysokość, szerokość. Tak, to jest najbardziej. Ja nie opieram się, jeżeli specjalista w tej dziedzinie mówi, że użycie słowa gabaryty jest wystarczające, to ja nie będę z tym poszukował. Zmierzam do tego, żeby po prostu nie było jakiejś nadinterpretacji tego słowa polegającej na tym, że szerokość i wysokość zostanie, znaczy szerokość i długość zostanie zachowana, ale na przykład wysokość nie. Szanowni Państwo, rozumiem, czy ktoś chce zrobić poprawkę zmienić treść uchwały? Do treści uchwały jeszcze jakieś uwagi? Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały proponowanej w imieniu? Statut znaczy. Dokładnie. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję, jest jedna z uchwał została przyjęta.